Dzisiaj strasznie przerwany odcinek, ale trudno, ja nie mam nic do ogólnie. Tak więc może być ciekawie. Bez nitra powinno być słabo. Pieprzę ten skrót. Tam też chciałem w niego wjechać, ale pierwszego przez niego wtedy przegrałem. Się nie przez niego, no źle w niego wjechałem. Ła! Oho, idzie. Oczywiście pieprznie wszystkim, nie? Zaśpiewaj coś. Nie. Dawaj. Nie mogę. Kuźwa, do kina bym sobie poszedł. Też bym poszedł, ale co poradzisz? Klaudia mnie chciała na listę wziąć. Nie rób tego, chłopie. Nie rób tego. W sensie wziąć. Takie właśnie, jej wzięcie, to on... wiesz jak to tak, działa. Tak, wziąć, tak, ja wiem, wziąć. Nie. No. Powiedz tak, ona mówi... Paweł, chodźmy do kina. A ty idziesz, no idź. A co, Klaudia, zapłacić za kino, bo nie mam? Nie, no, nie, nie zapłacę, też nie. Życie. Nie, jeszcze nie byliśmy i... Ja jej nagadałem, że to ścierwo i jakaś koleżanka jej też powiedziała na sali się, że to ścierwo i może teraz nie ten. Na coś nie, innego bym zrobił. Uwierz mi, że... Chłopie, nie uciekniesz od tego. Na coś innego bym wolał iść, na przykład na... Thora. A może listę do M4? Nie, ale poszedłem z nią na coś, ale to zobaczymy, może coś dobrego będzie. No to listę do M5. Shut the fuck up. Wie, ty się tylko naigrujesz cały czas. Co robię? Naigrujesz się. Naigrujesz się, aha. Tak. No i tak powinien wygrywać wyścigi właśnie jak ten. Matt Pickett by tak pojechał właśnie. Dobra, chłopie, jestem Pickett swoim. Ty już chłopie zdenerwujesz. Pickett. A powiedz nazwisko na przykład... Nie mów na żadnych nazwisk. Nie mów żadnych nazwisk. Nie mówię nic. Możesz ewentualnie powiedzieć skróty od nazwiska. A co ty chcesz, co ty sugerujesz? Nie, nic. Ja? Co ty? Nie, oczywiście, już mam kogoś bluździć, nie? Oczywiście. Chłopie, nie zmuszaj mnie, bo ja nie będę nic robił. Ty, ścigam się z gościem, on na drugim okrążeniu się rozbił i teraz stoi w tym samym miejscu, co się rozbił. O. Co on, przepraszam, tu robi? Aha. Inteligencja gry powala, nie? On próbuje cały czas gazować i w płot cały czas próbuje i stoi w miejscu. No kurde. No. No to see ya, Bill, jadę do mety, a ty sobie tutaj rób co chcesz. Pomógłbym mu właściwie, ale... Nie, bo oni wszyscy nazywają mnie oszustami, no to fuck you wtedy. Ty, ja bym mu pomógł, bym go lekko walnął, żeby był ten, a potem by napisał: no, zepchnąłeś mnie z drogi. No, dlatego wygrałeś. Nie mam nitro, przegrałem i teraz chciałbym nitro z powrotem dostać. Ty bęcwale. To co? Nie. To do ciebie było.
Ogólnie ja muszę zagrać jeszcze trochę Squad Battles i nie wiem czy dzisiaj zagram. Nie, no jutro chyba zagram, dzisiaj już nie. Ale muszę zagrać 4 mecze jeszcze. Nie graj tego, chłopie. No muszę, bo chcę dwie paczki za 15. Nie. Nie. No co wybierasz? Co wybierasz? Dwie paczki za 5k czy dwie paczki za 15? Nie chcę mi się mówić, bo ja wiesz co wybiorę, nie? No i właśnie dlatego zagram. A w przyszłym tygodniu będzie dużo paczek, bo czarny piątek i... No przeceny, to ja chyba się nie oprę, żeby to nic nie kupić. Nie oprę się. Opie. Się nie opieraj. 301 już mój wyciąga. Nice, bro. Braw? Nice. Jestem już na tym 14, czy tam którym? Na 14. Donovan jest teraz przede mną. Billy Fallon teraz się będzie ze mną ścigał. 3-4 do setki on ma? Okej. Okay. Nie, nie. Shut up. Nie, jednym. Nie. Okej. Okay. 3-4 do setki on ma. To dobrze. A ja nie mam mitra. Ja wyraźnie widziałem, że on oszukał. Tak, on ma 3-4 do setki, ale jest ogólnie świnią. No, oczywiście, dzieje się to co zawsze. Spychają świnie. A jest taka gra jak Blur, grałeś kiedyś? Grałeś kiedyś, Boże, ja myślałem, że ktoś tu coś zaczął. Nie wiem, zrobię epizod. To Paweł u ciebie był, czy ktoś? Nie, ja sam, nie, bo posprzątałem jak wychodziłem. Tak, Paweł był, no Paweł był. Co? Nie, ale był mnie Paweł i na prodziu to myślałem posprzątać. Jaki Paweł był u ciebie? Weź! Dobra, zaraz zaczynamy. Dobra, ja to powiem. Powiem mamie o butach. Dobra, cicho z tymi butami twoimi. Czyś powiedział, że są nieładne, no to sorry, ty teraz ponieś konsekwencje swojego czynu. Ja? Absolutnie. Pikek. Matt Pikek. Pikek. Gdzie ja mógłbym właściwie zainstalować GTA na dysku przenośnym? To jest myśl. I potem może jakbym przeniósł na kompa, to by się udało, bo nie chciałbym GTA mieć na dysku. Bo nie wiem jak GTA Vice City sobie zainstalować na tamtym kompie. Próbowałem nagrać obraz płyty z mojej oryginałki, ale się nie da. Nie wiem, nie umiem. I nie wiem właściwie co mam zrobić. Ty jak zwykle zamiast pomóc to jeszcze tylko świnisz. No i te swoje... No i... No. Cały ty chłopie, nic się nie zmieniasz przez tyle lat. Zawsze byłeś taki sam chłopie i zawsze pozostaniesz. Masz MW3 w ogóle? Nie mam. Co? Nie. Weź zainstaluj. Nie. No, chłopie, zarażony z Instagramy, albo przetrwanie. Nie. Albo znajdź i zniszcz, dawaj. Nie. Dawaj. Nie. Dawaj. Nie. Dawaj. Nie. Ty teraz pajacujesz, ale to się zemści na tobie, zobaczysz. No co robię? No co robię? Co robisz? Pajacujesz, jak zawsze. Co? A jak ja dzisiaj wyszedłem na dwór, ty żeś czekał, to co żeś zrobił? Od razu żeś zadabował. Coś musi być. Grasz w tą FIFA czy nie? Nie. A chłopie, skończ tego golda, no jak można tak? No skończę, zaraz. No dobra, ale ja z tą nie zostanę, bo ja 21 idę na film. Nie, jaki film? No jakiś tam sobie, że. Pobędzi mi się tym Marvela albo DC, bo tak długo nie idzie. No Marvela sobie może jakiś obejrzeć dzisiaj. No. Ale ty chory jest z Marvela, a nie z DC. Dupa, OMB.
Obejdzie sobie, tylko nie wiem, co sobie obejrzeć. Jakim cudem on mnie tak szybko dogonił? Przecież normalnie niemożliwe. Oczywiście wygra ze mną zapewne. Łączyło mi się jakiś nitro z dupy. Jak tu jest ciasno. Jak normalnie w... Nie powiem gdzie. O, tak się pokonuje ten zakręt, po bestialsku, tak. A gości oczywiście gdzieś pieprzną. No, zaczęli grać jak świnie, bardzo dobrze. Czy grać, jechać. To może ja trajna jeszcze nagram. Dobry pomysł. Znaczy nie no, ja nagrałem trajna jedynkę, dwójkę i trójkę, w ogóle... Ty, od kiedy my zaczęliśmy trajna lubić? Nie wiem. Bo mi się wydaje, że ja wiem, ale nie jestem pewny. Ja nie wiem i nie jestem pewny. Ja ci chyba powiem, że trajna ja osobiście i chyba po mnie, żeście wy też to wzięli, akurat to. Bo mi się... No mi się wydaje, że tak, bo ja trajna polubiłem i poznałem od JJ'a, jak nagrywał serię. No. No, a wy żeście na pewno nie znali wtedy, a Iwański na pewno nie. A jak Iwański nie znał, to ty tym bardziej, bo ty tylko FIFA grałeś. No to... Nieprawda. No nieprawda, FIFA i Call of Duty nic więcej nic nie gra. Nie, to są... Ej, to są... Ten, kłamstwo i... Skrzynia biegów jest w ogóle nieopłacalna. Owszem. A ty chłopie tylko pieprzysz, chłopie. Ja? Jak jeszcze wstawuję. No jakoś to do siebie pasuje, to tak zrobimy. Adwe Halak, Manchester City wygrywa wiele meczów i jednak możemy zmniejszyć ich przewagę. Nigdy nie wiesz, czy stanie... Kto tak powiedział? Adwe Hazard. Hazard Kopf. Nigdy nie wiesz, co się stanie w Premier League. W ubiegłym roku wygrywaliśmy 12-13 meczów z rzędu, więc dlaczego nie moglibyśmy tego powtórzyć? Już no oczywiście. Bardzo dobrze. Hazard Cox. Szanuję. Body jakiś. Body? Zaraz, zaraz, Body nie był tutaj na liście. Body jest jakimś... tym... krabem. Kapłanem. Japońcem? Kapłanem! Oponą? Tak. I co robisz, Body? Co robisz? Wiem, że to ty. Luke, who's back? Ibrahimowicz, świetnie. Aha, wiem, że jesteś na rzeźnikach. Nie, to nie jest rzeźnicy, to jest Premier League od pewnego tego. Rzeźnicy, dobra. Maciej, Maciej. Premier League, no później. Maciej Don, okej. Okay. Też widziałem ten post tam. Pogba i Lukaku znowu razem. Yes. A to nie, spokojnie, to nie jestem. What? Udajesz, że tego nie widziałeś? What? Ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. Planuję jeździć po tym torze do samego końca gry, tylko na tym, bo tamten tor mi się w ogóle nie podoba. A ten tor znam już jak bułkę. Ale taką bułkę, taką zjedzoną, czy taką jeszcze całą? Nie, taką jeszcze nie nadgryzioną. A, to które szanuję. Pamiętasz trójkąt? Chłopie, trójkąt, to... Trójkąt, no. Ja zawsze miałem trójkąt do szkoły, albo tam babcia mi kupiła, jak przychodziliśmy, albo trójkąt był, albo rogal był. Boże, bo gdzieś kupię zawsze, mam zawsze podstawione pod mordę, jakaś świnia, jogurciki, danonki, sranonki, jakieś te... No chłopie, ja zawsze przychodziłem i moja babcia już wiedziała, która przyjdzie i chłopie zawsze w tym momencie przychodziliśmy Daniel, z Damianem. Daniel, bułka, bułka z masłem albo chleb z masłem, Daniel i chłopie rzeźdżak zawsze. I zawsze telewizor włączaliśmy? No i kiepskie co? I kiepskie, albo jakiś mecz, albo muzyka. Albo, albo Tomek i przyjaciel. Albo te pociągi. No właśnie. Ale te pociągi lepsze. Powiem ci, że fajne czasy. No fajne. Już trochę odległe. Czyli co, gimnazjum lepsze od techników, czy nie?
Czy gimnazjum lepsze od technikum? Powiem ci, że nie wiem. Fajne, fajne było gimnazjum bardzo, technikum... Właściwie chyba jednak lepsze gimnazjum od technikum. No, no. Ale to chłopie jest minimalna przewaga. No to wyjdź mi stąd. Idź mi stąd, jest wolny. I to zawdzięcza naprawdę tam... Naprawdę, tylko tam kilku kwestii. Kilku kwestii, to wiesz. No. No, na przykład z tym, że my, że tutaj w gimnazjum z Damianem żeśmy ze z ciebie taką polewkę mieli zawsze. Mam tam polewkę od razu. Ty żeś pipą wtedy był akurat. No to wtedy to jeszcze świata się dodała, a teraz to jak byli... Żeś wtedy taką pipą był. A ty chłopie też byłeś pipą? Nie pierdziel mi, że... Dobra, byłem pipą, ale ty byłeś większą, bo... co? No co? No? No co? No, no? No byłeś większą. Nie, nie. A pamiętasz ten filmik? Co tam się pytają ciebie, kogo lubisz tam bardziej? Coś tam... Aha, tak, bo to było tego o Sylwie. O Matuszka. Ta, fajna, dobra. Heheszku. I tam Damian tam na filmiku coś tam bił cię. Damian dobrze wybiwował się. Boże. Co? Jak on walił głową od tu, od tego. No sorry, no ale no... Co, ja tu nie było zły chyba. Kuźwa, co tu się dzieje w tej grze? Przecież pamiętam. A pamiętasz jak krzesło z pod dupy tam ci wyciągnął? Peter. No. Co on w ogóle to robi? Nie wiem. Żyje? Nie, umarł. A kto umarł, to nie żyje. Zmierzchłe czasy, chłopie. No. A prezentację pamiętasz? Pamiętałeś. No ale czy ogólnie tak pamiętasz? Pamiętam, jakby to było wczoraj. No dobra była prezentacja, mistrzowska. Fajna była. Mówię szczerze, najlepsze myśli o prezentacji ze wszystkim. Chłopie, nikogo prezentację nagrywali, tylko naszą nagrali. No właśnie, naszą nagrywali, jest na fejsie cały czas, w tyle lat. Ej, ale chłopcy, nie? Chłopcy. Michał wygrał, bo lipa tak... Michał, czy możecie się zamknąć? Możecie się wreszcie uspokoić, bo my robimy projekt.